Cześć, witam wszystkich. Oto kolejny odcinek z serii Eurotrack. To jest kontynuacja poprzedniego odcinka i jazdy do Kosica z jogurtami. Zostało nam jeszcze, o ile dobrze pamiętam, zostało nam jeszcze jakieś prawie niecałe 2 godziny jazdy i to będzie ostatni odcinek z tej trasy. Oczywiście zbieramy na własnego tira. Zobaczymy, ile nam to zajmie. Już mówię, że nie będę próbował grać poza odcinkami, jak wcześniej nie mówiłem. No i jedziemy. Mamy jeszcze godzinę 57 jazdy. Możemy jechać do 90 i mamy 120 km do przejechania. Na koncie mamy 18 tysięcy, a mieliśmy 23 na początku tego odcinka. Wszystko mandaty. A jeżeli będziemy mieli czas na tym odcinku jeszcze, żeby się nie spóźnić, to będę próbować zaparkować. Mamy jeszcze pozostały czas, mamy 12 godzin, czyli szansa, że będziemy parkować w tym odcinku. Pierwszy raz mój to będzie. Nie lubię nocą jeździć. Mamy dopiero pierwszą w nocy przewidywany czas przyjazdu. 22 w nocy. Za 15 nawet. Trzecia. I mam nadzieję, że zdążymy na tym paku dojechać, że nie trzeba nigdzie na stacji będzie się zaczynać. Zaraz sprawdzimy. Mamy 100 km do przejechania, a paliwa starczy. No, nie pisze nigdzie, na ile paliwa starczy. Nie widzę, żeby pisało. Mam nadzieję, że będzie gdzieś blisko stacja tutaj. Prawie bym w port wjechał. Albo mi się zdaje, albo ta ciężarówka może szybciej nawet niż 90 jechać, tylko że po prostu ograniczenie mi nie pozwala, a też nie chcę mandatu za przekroczenie prędkości płacić. Na początek uzbieram jakieś 200 tysięcy może i
Kupię jakąś najtańszą ciężarówkę, byleby mieć swoją. A kredytu też nie chcę brać. Jestem ciekawy, czemu tu zrobili zakaz wyprzedzania. Teraz można wyprzedzać. Ale nic przede mną nie jedzie i na szczęście nie trzeba będzie wyprzedzać. Na razie próbuję znaleźć jakiegoś moda, żeby GPS mi mówił, gdzie skręcić. O, aż do tylu? Chyba nawet za mocno. Zwolniliśmy, tak, za mocno. Bo zwolniliśmy prawie do 40, a ograniczenie do 50 było. Będę wlekł teraz pod górkę jadąc 40, 38 na godzinę. 40 może da radę. Teraz do ilu nam ograniczenie zrobili? No, cały czas do 50 mamy. Czyli biegu nie zmieniamy na razie. O, fotoradar czy budka tele? Fotoradar. Zakaz skrętu, to jak ja mam wjechać spać? Chyba, że Ador. Nasze jest dalej. Ale nie będzie trzeba spać. Długo na drodze nic nie jedzie. Jestem ciekawy, co się dzieje. Bo można przyspieszyć w końcu. Bo tu by zajęło wieki jechać tak. Tak wolno tyle czasu. Teraz do ilu nam ograniczenie zrobili? Znowu do 50 jen. Już tak dobrze mi się jechało. O, mam zajazd. Co to jest parking? Jen. A, dobra, on idzie tam. Myślałem, że tu po prostu taki wjazd będzie. Ale nadal mały jak na parking. Zostało nam jeszcze 45 minut jazdy i 45 km. Mam nadzieję, że paliwa nam starczy na to. Pusto na tych drogach. Jestem ciekawy, co tam dalej czerwonego miga.
te 31 km i 30 minut jazdy. W następnym odcinku będę spróbował, żeby radio było włączone po prostu, żeby tak cicho nie było. Na stacji pusto, na jakimś odludziu jestem. Co mi się tu włączyło? Czekaj, o. Mamy jeszcze 9 godzin, także o, pierwszy samochód, wow, nawet dwa. Będę próbować parkować w tym odcinku. Muszę przełączyć, bo nie wiem, gdzie mam jechać. Dobra, prosto. Się wkurzę jeszcze, jak mi paliwa nie starczy do tego, a mam tylko 11 km do przejechania. Zmienimy pas, póki nic nie jedzie. Zwolnić trochę. Można z powrotem przyspieszyć. Też głupie było to chwilowe zwolnienie. I znowu zwolnienie. Jeny. Już nie zwalniam, bo zwolnię i znowu będę. Odkryliśmy nowe miasto. Po odcinku sprawdzę, ile najtańsza ciężarówka kosztuje i będę na nią zbierać. Potem będę znowu zbierać, bo mój plan to kupić DAFA Euro 6. O, światła. Teraz pół godziny na światłach będziemy stali. Ograniczenie do 50. Z daleka to wyglądało, jakby było 30. Też zanim to się, ten tilt się rozpędzi, to trochę minie.
Mam nadzieję tylko, że tu podczas tego skręcania nic mnie nie wyprzedzi. Znowu pół godziny na światłach. Nie cierpię tego. Już prawie został nam 1 km, już widać na GPS-ie cel. Ten cel będzie w prawo trzeba skręcić. Zmienimy pas. Będzie tam w prawo. Co to za firma tu jest, że ja do niej jogurty wiozę? Dobra, będziemy się uczyć parkować teraz. Uda się, czy się nie uda? Trochę mi to zajmie. Za daleko z biegami poszło.
Nie chce mi się. Ciężko trochę. No ale blisko byliśmy. Dojechaliśmy doskonale. 15253 expa. Wbiliśmy level. I na co ten level teraz... Na co ten level teraz dodamy? Dodamy go na... Dodamy go na długodystansowca może? Ładunek o wysokiej wartości? Dodamy go do... Delikatnego? Dostawy na czas? Dostawy na czas dodamy. Czasami firmy potrzebują dostawy w trybie natychmiastowym. Dlatego dzwonią ze zleceniami ekspresowymi. Takie zlecenia dostarczają kierowcy więcej stresu. Terminy zaczynają gonić, ale wynagrodzenie kompensuje poziom dyskomfortu. Nowa ranga w zakresie tej... Nie, nie chcę tego. Ekologiczna jazda? Nie, dodamy... Pójdziemy w, może w ADR. Takie... Na klasa pierwsza będzie. Klasa pierwsza, fajerwerki czy też amunicja? Dynamit. Klasa... Nie, pójdziemy w długość. Zastosuj i... Jest, mamy. Kup ciężar... Nawet jeszcze wam... Na odcinku może pokażę szybko najtańszy. Nie. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Wiecie co robić. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku.